Ja nazywam się Asia Banat, jestem z Łodzi i słuchajcie, jestem dietetykiem i cukiernikiem jednocześnie. Bardziej cukiernikiem przez ostatnie lata, a teraz bardziej dietetykiem. I co, jedzenie to jest moja wielka pasja, prowadzę pracownię cukierniczą w Łodzi i działalność warsztatową. Słuchajcie, dzisiaj bierzemy na warsztat paprykę. Przede wszystkim paprykę. Trochę będzie właśnie, tak jak już wspominałam tutaj niektórym, nazw nieznanych, możliwe, że nieznanych, bardziej egzotycznych, bo mamy do przygotowania, słuchajcie, trzy dania. Na przystawkę zrobimy sobie dip muhammara. I muhammara jest to dip z pieczonej papryki, z orzechami, z chlebem także, z tahiną, z melasą, z papryką, z chili. Bardzo aromatyczny i bardzo fajny sposób na... I na paprykę, która jest taka, w ogóle dzisiaj wiecie, upiekłam paprykę dla Was już wcześniej, więc to jest dla mnie najlepszy sposób w ogóle na wydobywanie smaku z warzyw, ale też nadawanie im jakby drugiego życia, bo te papryki czasami, te też były już takie, wiecie, takie smutne, takie o których, troszkę których, no nie aż tak, ale takie lekko pomarszczone, ktoś by pomyślał, że może już się nie nadają, no wiecie, takie, no... Nie, nawet to nie chodzi o ich młodość, tylko po prostu pewnie przeżyły jakieś katusze w podróży z jednego miejsca na drugie i tyle. I jakby pieczenie dało im zdecydowanie drugie życie. I my sobie, słuchajcie, ten dip będziemy podawać z pieczonym kalafiorem. Do pieczonego kalafiora tak naprawdę nie potrzebujemy za wiele, bo my tylko będziemy go doprawiać oliwą z oliwek i solą i skórką z cytryny. On będzie sobie siedział na naszym dipie z papryki. I do tego jeszcze zrobicie sobie chlebki naan. Chlebki naan. Że tak powiem, przepraszam, ale zostało już tutaj troszeczkę napoczęte produkcja tych chlebków naan. Ja Wam powiem, jak te chlebki naan zrobić. To jest świetna opcja dla tych, którzy nie mają piekarnika albo nie chcą się po prostu z piekarnika korzystać, jest gorąco jeszcze, więc wiecie, nie mamy na to ochoty. I to jest baza, słuchajcie, ciasto jest na drożdżach, ale jest też na sodzie i jest też na proszku do pieczenia. I w nim jest jogurt grecki, w nim jest trochę oliwy, mleko, woda. Nic więcej. Soda oczyszczona i proszek na sam koniec były dodane. I to sobie spokojnie rosło i my będziemy na oliwie, na grillowej patelni, będziemy sobie smażyć te nasze placki. Świetna sprawa. Takie ciasto, zresztą jak każde drożdżowe, bardzo dobrze się przechowuje, że możecie sobie zrobić spokojnie dzień wcześniej takie ciasto, zafoliować, wstawić do lodówki, ono sobie dojrzeje, drożdże idealnie się przegryzą, się przefermentują i to ciasto będzie świetne następnego dnia. Można sobie oczywiście te placki odpiec, czyli odsmażyć, później zafoliować, zamrozić i mieć na czarną godzinę i już nigdy więcej nie kupować placków takich, wiecie... głęboko mrożonych z Lidla bądź z innych dyskontów, tylko robimy własne. Naprawdę powstało to jakieś, nie wiem, 30-40 minut przed Waszym przyjściem, więc to jest naprawdę szybka akcja. Dobrze, to mamy w takim razie, jeszcze co do tego dipu, słuchajcie, to jest bardzo dobry pomysł na wykorzystanie czerstwego pieczywa. Czerstwe pieczywo, które będziemy, ono akurat nasze nie jest dzisiaj czerstwe, ale mogłoby być. My je będziemy trochę nasączać w oliwie. Można nasączyć trochę to pieczywo zawsze nawet w wodzie albo właśnie jakimś luźnym bulionie i ono daje nam bardzo fajną konsystencję dla różnych dipów właśnie warzywnych, spieczonych warzyw. Więc tutaj pieczywo jeszcze wchodzi do naszego dipu. Czyli będzie dip, na górze będą pieczone kalafiory. Doprawimy je sokiem z cytryny, oliwą i będziemy mieć do tego nasze chlebki naan. Danie główne, i to jest tamto stanowisko. To stanowisko to jest, słuchajcie, gnudi bądź nudi. To są włoskie leniwe. Można być po prostu leniwe. Włoskie leniwe na bazie nie twarogu, tak jak u nas leniwe, tylko na bazie ricotty. I z dodatkiem jeszcze w cieście parmezanu, grana padano, będziemy sobie zagniatać to ciasto. Powiem Wam oczywiście co i jak. I do tych kluseczek zrobimy sobie sos, także na bazie pieczonej papryki grillowanej, na bazie świeżych pomidorów z czosnkiem i z krewetkami. Będziemy sobie jeszcze do tego smażyć krewetki, więc będzie to... Mam taką szczerą nadzieję. I na deser, słuchajcie, zrobimy sobie też coś fajnego sezonowego, bo będzie to ciasto, właściwie chlebek cukiniowy, mówi się chlebek, ale raczej jest to ciasto, z cynamonem, z gałką muszkatołową, z żurawiną w środku i do tego sobie zrobimy jeszcze, słuchajcie, lemon curd.
i zobaczycie, jeżeli nigdy nie byście lemon curdu, czyli takiego kremu jajecznego cytrynowego, to zobaczycie, jakie to jest proste, wspaniałe. I sprzedaż takiego lemon curdu w słoikach za gruby hajs to jest po prostu no, rozbój w biały dzień, więc robimy sami lemon curd od dzisiaj, mam nadzieję. I do tego będą jeszcze świeże malinki i tyle.